Hej, 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 witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Batman Arkham Knight. Zaczęliśmy dopiero przygodę, uwięziliśmy Poison Ivy, zatem przyjaciół nam raczej nie przybędzie. Ale zobaczymy co dalej. Coś ciekawego, może komisarz nam powie? A może ja mam inne zadanie w zasadzie. Z Poison Ivy? You know these walls won't hold me for long. Still, if it makes you feel safer, I'll indulge the fantasy. For now. Dobrze. Wiecie, w większości przypadków, jak muszę się wybrać do komisariatu Gotham, to wszyscy do mnie strzelają i są generalnie źli na Batmana, a tu najwyraźniej. Najwyraźniej zostałem polubiony. No dobrze, wychodźmy stąd, rzucimy sobie tylko okiem na to wanted. Jakieś znajome twarze? Nic. Sami ludzie. Screw you! Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city. Cash. Give us a rundown. All right, let's see. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Then there's this. Strażakom? It's a strange one. Wypadałoby pomóc. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seem freaked out. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's gotta be up to no good. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew. Okej, tutaj się wybiera misję, tak? Mam nawet... Boże. Aha, to jest Riddler. To są strażacy. Streszczenie, a tutaj... To jest postęp całkowity. No, zajmiemy się strażakami oczywiście, bo... Good luck out there, Batman. Fernandez, it's Gordon. Give me another... Ktoś, widzę, rozpoczął Sylwestra wcześniej. I tak wyglądam z bliska. We've got you back in here, Batman. All of us. Owens from the diner probably wants you dead, but everyone else? Team Batman. Okej. Miła odmiana. Yep, poor bastard. He ain't gonna be able to live with himself when he finds out what he did in that diner. He's gonna lose his badge for sure. Owens is a good cop, lives for the job. He don't deserve this. Okej, to ten, co zaczął... Znaczy, to ten, którego losem żeśmy mieli okazję pokierować na początku. I guess Scarecrow gave you the slip. You broke my wrist for nothing. Looking worried, Bat. Guess you figured out this is the end for you. Tam, koniec. Jeszcze nie zobaczyli najlepszych rzeczy, które potrafię. Batman, just want to say it's good to have you on board. You're probably safer than all of us down here put together. But be careful, please. A to tego, żeśmy chyba uratowali wcześniej. I still keep seeing that car coming for us, Batman. I was like a rabbit in the headlights. Kurczę, strasznie sympatycznie jest w końcu z policją współpracować. This thing's had a serious upgrade. Air support saw it turn into some kind of tank. Nice. Don't get too close. Back up. Good evening, Mr. Wayne. I hope the car is performing to your high expectations. Actually, Lucius, she's a little sluggish. I had a feeling you'd say something like that. Give me a few moments, and I'll bring the afterburner function online. Thanks, Lucius. It was good of you to stay behind. You want to thank me, Mr. Wayne? Just try not to hurtle off the road. I should have some more upgrades ready soon. Hell is it? Remnants of Gotham. I have met. Jesteś, panie. To the vandals who stayed behind to pick them to a warm flesh from Gotham. Dobra. Samochód nie ma wstecznego, gdyby was to ciekawiło. Jedyny sposób na zmianę kierunku to jest przejść w tryb strzelecki. Ua, ua.
emptied your city with a violent toxin and a few threatening words. That's how little the safety you provided was. And when the dawn comes, when Gotham lies in ruin and I turn my gaze to the world beyond, the legend of the Batman is worth nothing at all. To są strażacy? Nie, w zasadzie to byli jacyś kolesie przebrani za strażaków, co? Dobra, dobra, spoko. Nie denerwuj się, przyjacielu. Po to tu jestem, żeby cię uratować. Batman. God, it's really you. What happened here? Our truck was attacked. The rioters dragged us out one by one. We were separated, taken away. Please, they're gonna kill us. I'll save your crew. Wait here. I'll get a GCPD officer to pick you up. Kurde, żeby do strażaków się przyczepić, no naprawdę. O proszę, mamy modyfikację. Dobra. Zobaczymy sobie, tutaj walka jest, strój Batmana. Co my tu mamy? Pancerz do walki wręcz. Knockout ze wzmocnionym... wzmacniaczem wyrzutni haków. Ua. To? Zwiększymy sobie ochronę przed pociskami, bo może jestem niemrawy i może coś mi tam umknie. Poszukamy sobie misji. Tutaj jest tak. Kolejnych strażaków może być. Nie, dziękuję. Żadnych testów. Mamy do uratowania strażaków, ale zdaje się, że... Dobra. Z rewizji numer 17, to jest jeszcze jeden, jest tutaj na Blake Island. The missing fire crew is not safe on these streets. I'll start by checking Dixon Dock West. That was their last reported location. Okej. Okay. Dobrze kombinuję, że w tę stronę należałoby się udać. To jest chyba jakieś zadanie poboczne. What's with all the rain? Suddenly Penguin don't look so stupid with that umbrella. Ua. Dobra, muszę... wszystkich załatwić z wyjątkiem tego. Riddler, tell me what you know. Dobra, znaleźliśmy lokalizację zagadek. Jesteśmy na etapie sprawdzania dopiero. Jak to wszystko ma działać? Okej. Podlecimy jeszcze w tamtym kierunku. Chyba najwyższy punkt w tej okolicy. Tam jest sporo tych zawadiaków. Ale nie, poszukamy sobie. Bo widzę, że tutaj... jeszcze raz sobie... teraz. Aha, ustaw punkt orientacyjny. Dobrze. Czy to jest ten punkt? Kurczę pieczone, no nie jestem pewny. A sprawdzimy sobie, może... może zróbmy to. To są jakieś tam... o, Holender. 1500 metrów, ale weźmy sobie to. I'm heading to the clock tower to see what Oracle's found on Scarecrow's toxin.
Let's hope it's good news, sir. No, przez przypadek byłem blisko, ale zdaje się, że to... Aha! Czyli mamy dwa rodzaje znaczników. Ten pełny to jest zadanie aktualne, a ten pusty to jest chyba zadanie, które... Nie, jest po prostu... To jest mój kierunek. Znaczy, ja jestem zwrócony w tym kierunku, ten trójkąt oznacza tylko tyle. Okej, jesteśmy w wieży zegarowej. O, proszę. Tryb detektywa zawsze był ciekawy. Wow. No to się hałaśliwie zrobiło nagle. O, ja cię nie mogę. Dużo skomplikowanych rzeczy, co? A, to ta toksyna. Come in the Batcave, start messing with all your stuff? You've managed to reduce the compound to its core elements. But there's nothing in there that we can trace. What if we'd been looking at this the wrong way? Instead of searching for the toxin, what if we focus on the manufacturing process? Why didn't I see this? The reaction emits a unique radiation spike. Run a scan of the city for this energy signature. It'll show where Scarecrow was creating his fear toxin. It'll take a few hours to bring the satellites into position. We don't have enough time. I'll repurpose the antenna at the movie studios. Bruce, I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. He still blames himself for this. We'll stop Scarecrow. No, mamy kilka powodów, dla których warto namierzyć stracha. Wyrocznia jest jednym z nich, co? Jim, we've got a way to find out where Crane's working from. Thank God. What can I do? Get your men ready. Soon as we've got a location, I'll let you know. All right. Okay. Dobra, tu mamy opcję pikowania z gzymsu, gdybyśmy taką potrzebę poczuli. Mamy pazur, rany boskie. Cała masa rzeczy. Ale chciałbym jeszcze sobie sprawdzić jedną rzecz. Teraz śledzimy to zadanie. Okej. Okay. Gdybym chciał śledzić to... Tak z czystej ciekawości. The Station 17 fire crew held hostage throughout the city. They're dead unless I help them. Dobra, więc już rozumiem to. Muszę po prostu wsłuchiwać się w komunikaty i wtedy ewentualnie wkroczyć do akcji. Natomiast te zadania tutaj są oznaczone. Sześćset metrów można by z Batmobilu skorzystać. The country watches Batman from Metropolis to Keystone. Jest. W zasadzie to nie potrzebuję. Chciałem sobie tak z czystej ciekawości. Bo szybowanie też jest oczywiście przyjemne. Wow! Przesadziłem z dopalaczem. Jak udział w wyścigach. Jeszcze opanuję to auto, bo na razie jest strasznie. Chyba szybciej będzie i łatwiej. Sprawdźmy sobie tutaj. Z góry nic ciekawego. Natomiast co będzie w środku, to się zaraz przekonamy. Aha.
generator's damaged. I need to bypass it and power the antenna directly. Hello again, Mr. Wayne. How can I help you this time? Is the power winch ready for deployment? It's 100% functional. Though no guarantees if you're intending to pull that car of yours up the side of a building. You read my mind. It's in the job description, Mr. Wayne. Batwing's on its way. No dobra. Odbierz wyciągarkę mocowaną w Batmobil. Że chyba muszę tu pojechać z tym samochodem, ale... Można to zrobić w ten sposób. I ja i on jesteśmy na miejscu dzięki temu. Batman chce użyć samochodu jako źródła zasilania? Całkiem możliwe. I przypuszczam, że będę po ścianach jeździł. A jest to coś... niewątpliwie wartego uwagi. Okej, wciągarka. Niszczy przeszkody i usuwa ciężkie bariery. Dostarcza prąd przemienny o dużej mocy. Okej. Niech tak będzie. Odrobina prądu przemiennego o dużej mocy. Nikomu nie powinno przeszkadzać. Nie wiedziałem, że mam tu wsteczny. Ja do tej pory udawało mi się jeździć tylko do przodu. Chryste. Jasny gwint. Dobra, lepiej się tak poruszać. Wykorzystamy to jako odskocznię. Ja cię kręcę. Czy zakładam, że taki jest pomysł? Chociaż jest to pomysł mocno niepokojący. Rany boskie. Zakładam, że pojedziemy tam dalej. Jakby można manewrować pojazdem w powietrzu. Trudno się dziwić. W końcu Batmobil. Żebym się tutaj gdzieś nie zapadł, co? Gdzie jest ostatecznie nasz cel? Po drugiej stronie. Tak do tej pory udało mi się wszystko idealnie przeskoczyć. Dobra. To też niezła sztuczka. Okej. Zastanawiałem się, jak tutaj się przenieść, ale się jakoś udało. Kurde, jazda po dachu. Dostarczamy prądu, zakłada. Holender, oj, to będzie trudna sztuka. Udało się.
Nie mam tak palców wyćwiczonych, by tym triggerem tak dokładnie operować. O, rany. Oracle, I've restored power to the radio antenna. Great. I'm connecting now. I was just talking to Robin. I think you should too. Bruce, you need me out there. We can find Scarecrow faster together. What you're working on is more important, Tim. Can wait one night. Let me help. I've got this under control. Okay. Listen, try checking in once in a while. We're partners, remember? He just wants to help, you know. Is the antenna ready? Yeah, but we're going to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone's shipping in the cauldron. I've marked it on your map. Thanks, Oracle. Okej. Okay. Robi. Chyba możemy wskakiwać do auta, co? Oj! Nie tak miało to się odbyć. Ten coś cały czas nadaje. The Batmobile's powering the antenna. I can't use it right now. I know there are some lines that even the Batman fears to cross. Daleko mamy? Nie, niedaleko, 500 metrów. Przysłuchujmy się przy okazji komunikatom. Może jakiś strażak się. Przelecimy kawałek w tą stronę. Właściwie w tę stronę. Chciałem ogłuszyć jednego. Znaczy, chciałem przesłuchać, no. A tu się nie uda niestety, bo go ogłuszyłem tak na ostro. Po prostu tu odjeżdżę. Strzały tam od czasu do czasu słychać. Jesteśmy na miejscu. Scarecrow's men are guarding the antenna. I need to evaluate the threat and plan my attack. Mamy ich pięciu. If I alert them, they'll kill the hostage and need to reach a vantage point to draw them outside. O diabła, niedobrze. Mamy, widzę, parę miejsc. Mamy tu wejście, tu. I tam jest jakieś przejście. Próbujmy. Jeszcze raz. Muszę ich wywabić i załatwić. No dobra. If I can separate them, they'll be easier to take down. Outlander. Batarang. Gdzie tu jest? Wybuchowy żel. Batarang, okej. Okay. Nic, zero reakcji. A może jednak? Nie. Dobra, wyjdźmy z tego trybu. A nie, jednak... Przejdźmy tak, nie mogę już się teraz stąd ruszyć, czyli jestem... Okej, mamy ich tu. Trzeba ich załatwić po cichu. Spokojnie jest. Dobrze by było z góry gościa dopaść, co?
Na przykład jak będzie tu przechodził. Spokojnie. Widzę ich dosyć dokładnie. Otworzyli drzwi? Nie. Zatem mogę tu spokojnie przejść. Mamy dwóch wyłączonych. Lucius, I've got a hostage situation. Three gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready? Flexible plates over an MR fluid armor layer. You'll move faster, hit harder, and look scarier while doing so. Send it, Lucius, now. Already airborne, Mr. Wayne. No dobra. Nowy strój Batmana. Jestem za. Jestem jak najbardziej za. Czyli rozumiem, to pierwsze wyzwanie skradankowe będzie takie trochę po sznurku. No, tego jestem ciekaw. Panie, nie ma nic lepszego w jakiejkolwiek opowieści i grze, kiedy bohater nagle dostaje jakiś lepszy sprzęt. I czy to jest książka, czy to jest film, czy to jest gra, absolutnie nie ma znaczenia. Och, kurczaki pieczone. Ja rozumiem, że będę lepiej pancerzony. A propos Robina, to mógłby Batman trochę go dać mu szansę. Well, Mr. Wayne, let me walk you through it. The outer and inner layers of the bodysuit are made of a titanium dip tri-weave. It's between those layers where things get interesting. Wayne Tech MR fluid hardens in response to impact. With this kind of shock absorption, you'll be able to put more force into your counterattacks. No, kurczaki. The armor is more flexible than the fibers you're accustomed to as well. You can use that increased maneuverability to take out multiple foes in quick succession. The suit's compatible with the Batmobile's electromagnetic eject mechanism too. You'll fly out of that thing like a bullet from a railgun. Speaking of which, the new grapnel launcher will pull you skyward just as fast. Don't worry, Mr. Wayne. That suit can take the G's. Krótko mówiąc, jesteśmy... How's it feel, Mr. Wayne? I've activated the AR training program, should you want to run diagnostics, or just break it in. Uruchomimy diagnostykę, co? Wolałbym się dowiedzieć, jak to ma działać. Przepraszam bardzo, czasami coś... Okej, dobra. Takie szkolenie jest przydatne, nie? Simulation activated. Podejść niezauważony do grupy maksymalnie trzech wrogów, aby użyć wielokrotnego nokautu z zastraszeniem. Wow. Oni wszyscy są zwróceni w tę stronę, więc mogę po prostu do nich podejść. Miło nokautować trzech na raz, tylko się nie odwracajcie, tylko się nie odwracajcie. Popsułem, nie? Trzeba odwrócić jeszcze. Ale to nie jest proste.
prawą gałką potem trzeba podziałać, okej. Podejdź do... nie, okej. Oni teraz są zwróceni. Są zwróceni w moją stronę. Chyba za daleko byłem. Nie dałem rady dosięgnąć do tego ostatniego. Okej. Dobra. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Konfiguracja trzecia z czterech. Tam są. Czy możemy tak? Możemy. Ach! Za wolny byłem. Dobra, dobra, spokojnie. Wiecie, że ja nie jestem mistrzem świata w kontrolerze. Robię co mogę. Ale jeszcze wielu rzeczy muszę się nauczyć. Muszę się tak ustawić, żeby ich widzieć. Za każdym razem, za drugim razem mi się udawało. Dobra, teraz spokojnie, przyjrzyjmy się temu. Nie będzie takie proste, bo oni są oddaleni od siebie, nie? Muszę do nich podejść niezauważony. Mi się udało za pierwszym razem, jestem z siebie dumny. No dobra, to powinno zaowocować jakimś punktem modyfikacji. Doskonale. Lander. Tutaj coś mi mruga, że być może warto by było wytrzymałość pancerza Batmobilu, może nie. O, to jest możliwość wystrzelenia w kosmos. Spróbujemy sobie w walkę trochę zainwestować. Co my tu mamy? Wykonaj kolejny cios, żeby mieć potężny atak. Lander, ja lubię inwestować w pancerz, bo to są takie pasywne rzeczy, które mi sprawiają dużo radochy. Trochę jak w Wiedźminie. W Wiedźminie też rozbudowałem przede wszystkim alchemię, która sprawiała, że Geralt się stawał taki tankowaty bardzo. O, Holender, tu są różne trzy te, różne szkoły. No dobra, nie to. Zobaczmy, co nam fabuła przyniesie, bo to jest zdecydowanie. One hostage. Time to put this suit to the test. Jak tu wejść? To jest coś, co mnie interesuje. Pazurę? Chciał to wyjąć sobie. Dobra, przyjmijmy, że tutaj jeszcze nie mogę wyjść z jakiegoś powodu, tak? Okej. Z przodu też raczej... Nie wiem, czemu tu nie mogę podejść. Pamiętam, że te kładki z reguły były bardzo łatwo dostępne. Na przykład tu. Jest znaczek, że tu jest przejście, ale... A! Dobra. Nowy suit jest szybciej i bardziej mobilny. By getting close without being detected, I can get the jump on them, and in the panic, take down all three before they know what's hit them. Uch. Kurde, trochę się sprężyłem, ale udało się. Man, they said you were quick, but I never saw anyone take down three-armed guys like that. Unbelievable. You're safe now. I'll send someone to pick you up. Thank you. Hey, tell me you're gonna find Scarecrow. That son of a bitch needs to be stopped. To policjant czy strażak? Policjant, nie?
Elegancko. Jestem z siebie dumny trochę, zważywszy na moje dotychczasowe osiągnięcia. To jest zadziwiające, że Batman jakby za każdym razem, w każdej odsłonie się wydaje, że już jest po prostu nie do przebicia. A potem... Perfect. I made an anonymous call to GCPD. They're gonna send someone to pick up the hostage. A potem dostajecie taki kombinezon. Love the suit, by the way. Okay, both towers are fully online. Time to find Scarecrow. No dobra, to żeśmy zrobili. I obie wieże są online, a to oznacza, że na razie Batmobilu nie mogę używać. If I can find both frequencies at the same location, I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. Okej, okej. Odbiornik radiowy. Dobra, musimy jakoś skrzyżować te sygnały. Wykryto źródło. Radio and microwave frequencies point to Ace Chemicals. That's where Scarecrow's producing the toxin. Ace Chemicals. No kto by się podejrzewał cokolwiek innego. That's where we'll find Scarecrow. Impossible. I've had a team there ever since the evacuation started, just like you asked. Crane must have bought them off. Or worse. I'm in the area. I'll round up my guys and head over. Hold off until I get there, Jim. I'm on my way. No cóż, moi drodzy, na tym będziemy kończyć. Na razie. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam o playlistach, które znajdują się w prawym górnym rogu. I do zobaczenia. Wybaczcie, że od czasu do czasu wchodzę w dialogi. Będę się starał tego unikać, bo dla mnie fabuła jest równie ważna jak dla was. To znaczy, by ją przekazać dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej. This is how it happened. This is how the Batman died.